Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj udamy się do świata Mario i to dzięki dużej wersji kwiatka piranii. ...540 elementów, 300 zł katalogowo. Drogo, no ale licencja, to ja na to patrzę trochę przez palce. No i można ten zestaw kupić nieco taniej niż cena katalogowa, ale on też nie jest jakoś szalenie szerokiej dystrybucji. Sprawdźcie na promoklockach, ja go kupiłem chyba za 250 zł, więc 50 zł taniej niż cena katalogowa. No ale wygląda to w ten sposób. Jeśli macie Bowsera, jeśli macie NES-a, jeśli macie kostkę z Mario, to po prostu będzie bardzo fajne uzupełnienie waszej kolekcji. No i myślę, że... Też to będzie fajna rzecz do uzupełnienia do kolekcji botanicznej, bo jakby nie patrzeć, można też na ten zestaw patrzeć właśnie z takiej perspektywy, że jest to element serii botanicznej, ale na licencji Nintendo i będzie to dość niecodzienny eksponat tej kolekcji, ale naprawdę, zestaw prezentuje się obiecująco, ja nie ukrywam, że bardzo chciałbym go już złożyć, no i po prostu zobaczyć, jak on prezentuje się w pełnej krasie i... Nie będę was już tutaj zatrzymywał. Idziemy na stół, wyciągamy piranię z pudełka, a potem będziemy ją mogli podziwiać. Lecimy z tematem. Bardzo ładnie wygląda kształt z każdej strony, takie przynajmniej mam wrażenie. Mamy tutaj to bardzo mocno odstudowane, co prawda kilka studów mamy gdzieś tam na liściach, mamy też pojedyncze study na donicy, ale to i tak wygląda fantastycznie. I to jest właśnie takie budowanie, które pozwala przeciętnemu odbiorcy zacząć się zastanawiać, czy to jest aby z Lego. No i rzeczywiście można taką zmyłkę zastosować. Z drugiej strony... Wygląda to w ten sposób, nie ma tutaj funkcji zabawowych, no bo nie ma ich być, po prostu kwiatek stoi, kwiatkowi ewentualnie można rozchylać i zamykać szczękę. Tak to wygląda w ujęciu z nieco innej perspektywy, 23 cm wysokości, a tutaj też mamy zaprezentowane, jak przykładowo możemy sobie kwiatka eksponować. No i w takim razie możemy sobie wyjąć to co w kartonie i wygląda to tak. Elementów zielonych naprawdę od groma, no ale też zwróćcie uwagę na te elementy. One naprawdę są świetne, bo możecie dzięki nim robić potężne muchomory. Jeśli chcecie wykreować jakiś taki fantastyczny świat, niekoniecznie ze światów znanych z konsol Nintendo, ale po prostu wiecie, takie na przykład jakieś tematy, które będą idealnym otoczeniem dla żołędziowego ludzika, który ostatnio był w CMF-ach, to jest świetna opcja. No i tak prezentuje się okładka instrukcji, niby prosty render, lekki cień, ale na tym białym tle wygląda to po prostu estetycznie. Stwierdziłem, żeby nie było tak nudno i biało w tle, to wrzucę inne konstrukcje na licencji Nintendo. Możecie tam zobaczyć telewizorek do NES-a, na ekranie którego Mario pokonuje planszę, a po drugiej stronie możecie zobaczyć potężnego Bowsera. Naturalnie w środku możecie patrzeć, jak wygląda pirania. Pirania, która też często w różnych grach ze świata Mario się pojawia, no i naturalnie ma za zadanie uprzykrzać wam życie, czy jak jedziecie po torze w Mario Kart może was kłapnąć i rzecz jasna spowolnić, ale też w innych grach możecie mieć do czynienia z jej zębami. Koniec gadania, przejdźmy do oglądania tej konstrukcji. Funkcji zabawowych jako takich tutaj nie znajdziemy, ale możemy sobie roślinkę troszeczkę poprzestawiać. Po pierwsze, możemy ruszać liśćmi, możemy też je zginać i prostować. Oczywiście trzeba to ustawić w taki sposób, żeby wyglądało to jak najbardziej naturalnie, tak jak mniej więcej roślina w grze, czy w ogóle w grach się prezentowała. Co do ustawienia samej łodygi, ona jest wyciągana i tutaj też musicie uważać, dlatego że sama głowa, tak to nazwijmy, czy właściwie główna część rośliny, bo rośliny głów nie mają, ale na potrzeby tego materiału posługujmy się taką nomenklaturą. To jest głowa. Możemy sobie naturalnie głowę otwierać. Tutaj w środku znajdziemy jakiś język. Mamy 4 kły w dolnej szczęce, mamy 3 kły w górnej. Możemy sobie naturalnie ją kłapnąć. I jeśli chodzi o te zawiasy, one trzymają rozwarcie. Możemy ją mniej lub bardziej otwierać. Natomiast już ten zawias raczej nie daje rady z tego względu, że łeb jest za ciężki i sama roślina musi opierać się na łodydze. To jest swego rodzaju minus i
coś tam brzęczy, zaraz będziemy naturalnie do wnętrza zaglądać, ale zanim zajrzymy do wnętrza, zerknijmy sobie też na doniczkę. Doniczka, która jest naprawdę fajna, możemy myślę na niej też wyeksponować sobie figurki Mario czy Luigi'ego, bo po prostu będzie to dobrze wyglądało. I ona ma funkcję takiej, nazwijmy to, skarbonki, dlatego że kiedy naciśniemy z jednej strony samą donicę, to tutaj mamy zapadnię, która się otwiera i w środku znajdziemy dobrze nam znane z gier z Mario coiny. Możemy sobie naturalnie z powrotem roślinę tutaj wstawić. Cyk, głowa już się opiera o łodygę. No i zobaczcie, mamy tutaj wrzutnię, możemy sobie po prostu w te przestrzenie te monety powrzucać. No i znowu pstryk, otwieramy, coiny się wysypują. Możemy tam naturalnie schować też prawdziwe pieniądze, tyle że jest to mimo wszystko niezbyt obszernych rozmiarów skarbonka, ale z drugiej strony jest to fajna dodatkowa ukryta funkcja, więc jeśli chcecie sobie gdzieś pochować drobniaki, to wydaje mi się, że to też będzie fajna skrytka na pieniądze. Może nie taka typowa skarbonka jak ta skarbonka City, którą kiedyś wam pokazywałem, czy ostatnio skrytka w banku Gringota, ale mimo wszystko im więcej macie skrytek, tym więcej zaskórniaków możecie sobie gdzieś tam po kątach pochować i według mnie to jest akurat bardzo fajna opcja. Jeszcze raz zwróćcie uwagę na te elementy, bo mamy tutaj dwa różne nadruki. W tym miejscu znajdziemy dwie kropki, tutaj jedną, więc jak sobie to pooglądacie, to rzeczywiście bardzo dużo ciekawych elementów w tym zestawie się znalazło. No a jak mówiłem wcześniej, jeśli lubicie robić sobie takie, powiedziałbym, bardzo nietypowe kreacje, które potrzebują zieleni, to macie tutaj dużo budulca do tego, żeby sobie na przykład zbudować miniaturowy hobbiton, więc jeśli roślinka wam się znudzi, to na pewno też nie ma tutaj takiego problemu, że nie ma co z nią zrobić, bo rzeczywiście budulec będzie przydatny. No tyle, że ten przelicznik mimo wszystko nie wypada jakoś specjalnie atrakcyjnie, ale biorę poprawkę na to, że jest to po prostu licencja. Co ważne, kiedy budowałem te, znowu na potrzeby materiału, nazwijmy to wargi, to miałem trochę flashbacki ze składania skorupy Bowsera, bo tam też dużo tego typu elementów tworzyło tą właśnie te obrzeża skorupy. O, myślę, że to będzie odpowiednie sformułowanie. No i to chyba tyle, więc możemy na spokojnie przejść do podsumowania. Kwiatek Pirania to zestaw bardzo uniwersalny, no bo po pierwsze, możecie podarować go komuś, kto niekoniecznie jest fanem Lego, ale uwielbia świat Mario i zagrywa się w różne gry na konsolach Nintendo. Po drugie, to będzie fajne uzupełnienie kolekcji botanicznej, bo jeśli zbieracie różnej maści rośliny i kwiaty z Lego, to ten kwiatek też powinien znaleźć się w waszych kolekcjach, mimo tego, że nie jest to kwiatek, który odwzorowuje coś prawdziwego. No a po trzecie, to jest po prostu coś, co będzie fajnie prezentowało się na półce. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób kupuje Lego po to, żeby je sobie złożyć i żeby je sobie eksponować i żeby właśnie te zestawy zostały takimi kurzołapami. Tak też to zresztą jest kreowane w tych seriach 18+. Wiecie, każdy zbiera w taki sposób, w jaki lubi i nie wolno go za to ganić. Jeśli ktoś jest kolekcjonerem i chce mieć taką wielką ekspozycję, to jest jego wola i to jest świetne również, bo każda część naszego hobby jest wspaniała. No i wydaje mi się, że po prostu roślina pirania prezentuje się bardzo dobrze, to już tak na puentę mogę powiedzieć, więc polecam zdecydowanie i bez żadnych minusów tak na dobrą sprawę. Według mnie jest ten zestaw, nie mam się o co przyczepić, to jest po prostu świetne uzupełnienie do innych zestawów na licencji Nintendo. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!